krakowskie Błonia. Od 8 wieków obecne w dziejach miasta. Największa w Europie śródmiejska łąka, pastwisko o randze zabytku. Największy krakowski kościół, sala koncertowa, plac manewrów wojskowych i miejsce pikników. Rozległe, podmokłe łąki na zachód od Krakowa od wieków wykorzystywane były jako pastwiska przez mieszkańców okolicznych wsi. Przez środek łąki, tam gdzie teraz jest Aleja 3 Maja, przepływała rzeka Rudawa. Strona na północ od rzeki należała do Krakowa, a południowa od końca XII wieku stanowiła uposażenie klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu. W roku 1366 zwierzynieckie Norbertanki zawarły z miastem umowę, dzięki której za swoje pastwiska nad Rudawą otrzymały kamienicę na ulicy Floriańskiej. Kamienica spłonęła i przez kolejnych kilka wieków Norbertanki wielokrotnie wszczynały spór z miastem o, jak określano, bezprawne zagarnięcie. Spór zawsze jednak rozstrzygany na korzyść miasta. Początkowo teren nie nosił jeszcze nazwy. W dokumentach pojawiał się jako bezimienne pastwiska. Dopiero zapis w Księdze Rachunków Miejskich z 1402 roku po raz pierwszy wprowadza nazwę Błonia, oznaczającą te konkretne błonia podmiejskie. Wieloletnie spory o podmokłe łąki rozstrzygane przez króla, a nawet stolicę apostolską, mogą dziś wywoływać zdziwienie. Jednak biorąc pod uwagę rolę Krakowa jako ważnego ośrodka handlu bydłem, posiadanie rozległych pastwisk było sprawą bardzo istotną. Problem dostępu do pastwisk istniał również w XIX wieku, kiedy większą część Błoń wydzierżawiło wojsko austriackie jako teren ćwiczeń wojskowych. Na początku XX wieku, podczas negocjacji warunków przyłączenia półwsia Zwierzynieckiego i Zwierzyńca do Krakowa, dawne gminy zawarły ugodę, że po połączeniu z miastem nadal zachowają możliwość wypasu bydła na Błoniach. A jeśli by miasto chciało zabudować łąkę, to wyznaczy mieszkańcom przedmieść inne pastwiska. Dzięki tym umowom Błonia nie utraciły swojej pierwotnej funkcji pastwiska miejskiego aż do drugiej połowy XX wieku. Jednak Błonia zawsze były czymś więcej niż tylko pastwiskiem. W drugiej połowie XIX wieku północna część Błoń, leżąca na terenie Czarnej Wsi i Kawiorów, została zagospodarowana aż po rzekę Rudawę na różne potrzeby miejskie. W 1887 roku zorganizowano na tym terenie wystawę krajową, a po jej zakończeniu dr Henryk Jordan zaproponował wykorzystanie przestrzeni na utworzenie parku miejskiego. Nieco dalej na zachód zorganizowano tor wyścigów konnych, działający do 1916 roku. Na jego miejscu wznosi się dziś m.in. osiedle Cichy Kącik. Teren Błoń, położony najbliżej miasta, został około 1866 roku wywłaszczony przez wojsko austriackie. Na wykupionym przez miasto na początku XX wieku terenie w 1912 roku zorganizowano wystawę architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym. Po zakończeniu wystawy budynki wykorzystano na kwatery dla legionistów. Po pożarze, który strawił dawne zabudowania wystawowe, powstały na tym terenie budynki reprezentacyjne. Dom legionistów, dom akademicki, Muzeum Narodowe oraz Biblioteka Jagiellońska. Na przełomie XIX i XX wieku gwałtowne ożywienie ruchu budowlanego w mieście, szczególnie po przyłączeniu sąsiednich gmin, spowodowało, że w stronę niezabudowanej przestrzeni Błoń zaczęli spoglądać architekci i urbaniści. Błonia zostały uratowane przez wojsko oraz krowy, które możliwość wypasu miały zagwarantowaną w porozumieniu z podkrakowskimi gminami. Systematyczne osuszanie terenu pozwoliło na stworzenie z wielkiej łąki placu do ćwiczeń i parad dla różnych formacji wojskowych. W
1809 roku przeglądu wojsk księstwa warszawskiego dokonał tu książę Józef Poniatowski. Przegląd był elementem świętowania imienin cesarza Napoleona, które zakończyło się wielkim balem w sukiennicach. Po likwidacji wolnego miasta Krakowa w 1846 roku Błonia zostały wydzierżawione przez wojsko austriackie na plac ćwiczeń, na którym odbywały się również parady wojskowe, szczególnie z okazji imienin cesarza Austrii. Nawiązaniem do wojskowych parad były wielkie pokazy gimnastyczne Sokołów, którymi w 1910 roku uczczono 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Była to zapowiedź kolejnych wydarzeń, kiedy z Błoni do walki o niepodległość wyruszyły Legiony Polskie w 1914 roku. Wcześniej na Wielkiej Łące składały swoją wojskową przysięgę. 6 października 1933 roku, w 250. rocznicę odsieczy wiedeńskiej, odbyła się na Błoniach wyjątkowa rewia kawalerii, którą odbierał marszałek Polski Józef Piłsudski. Na pamiątkę tego wydarzenia na skraju Błoń przy Alei Fosza postawiono głaz w miejscu, na którym stała trybuna honorowa. Ostatnie wielkie pokazy wojskowe na Błoniach latem 1939 roku miały wykazać sprawność militarną polskich oddziałów przygotowujących się do kolejnego światowego konfliktu. Duża, pusta przestrzeń nieba, niezakłócona drzewami czy budynkami, sprzyjała także organizacji pokazów powietrznych. Z powierzchni Błoń startowały balony unoszone ciepłym powietrzem. Stąd też w 1910 roku startował po raz pierwszy w Krakowie samolot firmy Blériot, prowadzony przez austriackiego pilota, inżyniera Hieronimusa. Wielka powódź, której doświadczył Kraków w 1903 roku, spowodowała, że Błonia na pewien czas stały się jeziorem. Historia krakowskich klubów piłkarskich również rozpoczęła się na Błoniach. Drużyny Krakowi i Wisły rozgrywały swoje mecze na murawie Błoń, zanim wystawiono każdej z nich osobny stadion. Latem 1915 roku, w rocznicę 85. urodzin cesarza Franciszka Józefa, została odprawiona pierwsza msza polowa. Później, od 1979 roku, kiedy Jan Paweł II odwiedzał Kraków, papieskie spotkania z wiernymi odbywały się właśnie na krakowskich Błoniach. Narodziła się zatem nowa tradycja związana z Wielką Łąką jako papieską katedrą pielgrzymkową. W miejscu, gdzie na łące budowano ołtarz, stanął pamiątkowy głaz, drugi stały pomnik na terenie Błoń. W pierwszych latach XX wieku Rada Miejska ogłosiła konkurs na plan zagospodarowania Wielkiego Krakowa, w tym obszaru Błoń. Jednak wybuch I wojny światowej przeszkodził w realizacji planów. Niebezpieczeństwo likwidacji zawisło nad Wielką Łąką również w 1941 roku, kiedy okupanci stworzyli plany przekształcenia Błoń w jedną z reprezentacyjnych dzielnic rządowych, stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Zniknąć miał także kopiec Kościuszki. I z tych planów szczęśliwie nic nie wyszło. W latach 90. próbowano kolejny raz zaplanować zabudowę Błoń. Tym razem miało powstać wielkopowierzchniowe centrum handlowe z parkingiem. Powracające pomysły inwestorów zostały ostatecznie zahamowane 7 kwietnia 2000 roku przez wpisanie Błoń do rejestru zabytków. Krakowskie Błonia pełnią teraz rolę miejskiego parku rozrywki, do którego spieszą krakowianie podczas ważnych obchodów narodowych, religijnych, sportowych, czy też dla zażycia świeżego powietrza w wolnym dniu. No ja nie chodziłam tak bardzo często na Błonia, jako że tak, moi rodzice byli bardzo zapracowani, pracowali obydwoje, ale bywałam głównie w Parku Jordana, to też jeszcze, znaczy już wtedy to był Park Jordana, ale jak wiemy, dużo wcześniej to były też Błonia. Bywałam moim dziadkiem oraz moją nianią Helcią, Heleną Książką, którą bardzo czule wspominam. Moim pierwszym rewirem rekreacyjnym były Planty Ditlowskie, po których wtedy jeszcze nie jeździł tramwaj. Tramwaj
to lata 70. Wtedy to był po prostu trakt spacerowy z zasypanym starorzeczem Wisły. Więc tamte okolice mnie wyprowadzano, no ale bardzo szybko odkryłem łąkę w sercu miasta. Ja się wychowałem rzut beretem w tamtą stronę. Dokładnie wychowałem się na Krupnikach, czyli przy ulicy Garncarskiej. A to znaczy, że Błonia Krakowskie i Park Jordana to był mój świat. Ja raczej wyjeżdżałam, znaczy tutaj po samych Błoniach to tak dużo nie chodziłam, nie pamiętam tego, ale właśnie głównie z dzieciństwa to raczej pamiętam Park Jordana. Jednak na plantach, czy też w parku były takie miejsca, gdzie bardzo wyraźnie spotykaliśmy się z tym najprostszym komunikatem, oczywistym, nie deptaj trawniku. Natomiast tutaj ten trawnik, ten dywan był cały nasz. Można było po nim deptać, nawet było trzeba. Błonia nie wryły mi się w pamięć specjalnie jako miejsce, gdzie człowiek w wieku lat 16 czy 19 spędzałby czas i zajmował się tym, czym normalnie ludzie w tym wieku lubią się zajmować, czyli potajemnym piciem wina albo też ściskaniem się z osobnikiem płci przeciwnej. No z prostego powodu, to jest otwarta przestrzeń. Zatem tutaj nie dało się niczego moralnie nagannego uczynić. W tym celom służył pobliski Park Jordana. Zresztą nie tylko zakochanym parom czy amatorom nieletnim wina, ale również ekshibicjonistom w tręczach długich, którzy się obnażali. Oni na Błoniach z racji tego, jak one wyglądają, nie szaleli, tylko właśnie tam. Tutaj raczej ta nagość tego terenu i być może te konotacje historyczne sprawiły, że tutaj na przykład spotykaliśmy się, by odbywać zebrania antykomunistyczne. Siadało się na trawie w koło i można było mówić, co się chce i umawiać się, kto gdzie jakie ulotki zaniesie, no bo było pewne, że nikt tego nie podsłucha. To był najlepszy adres wówczas do knucia przeciwko komunie. Daję sobie głowę uciąć, że co drugie takie kółko młodzieży wówczas siedzącej na Błoniach właśnie w tym celu się spotykało. Wszędzie indziej można było być teoretycznie podsłuchanym. Tutaj nie, było widać, kto się zbliża. Spędzałem tutaj z kolegami strasznie dużo czasu. Pewnie jest tak, że te główne wspomnienia wiążą się z piłką nożną, bo najwięcej się tutaj ukopałem gały. Urodziłem się 30 listopada 1933 roku. Oczywiście w Krakowie, na Zwierzyńcu, na ulicy Królowej Jadwigi. Pamiętam jeszcze ten okres, to była naprawdę świetna myśl, trudno by powiedzieć kogoś, że na Błoniach były rozstawione bramki piłkarskie, boiska porobiono i tych bramek było, ja wiem, tych boisk, bo to można było powiedzieć, że to boiska było, jakieś 7-8 boisk rozmieszczonych na terenie Błoń. I młodzież, przeważnie młodzież studencka, korzystała z tego. Nie tylko piłkę nożną, ale wtedy zauważyłem, że przychodzili szczypiorniści i oni grali w szczypiorniaka, chociaż z odbijaniem piłki na tej murawie było dość ciężko. Krów było bardzo dużo i śladów po krowach było bardzo dużo. Jak się grało w piłkę, to nie było takiej możliwości, żeby w pewnym momencie nie przebiec się po placku. Znaczy nie zawsze musiało się to zdarzyć mnie, ale zdarzało się kolegom, no i za każdym razem ten, kto w takiego placka w las, no to doczekiwał się złośliwych, ale z drugiej strony radosnych komentarzy. Ja pamiętam nie tylko krowy na Błoniach, bo krowy na Błoniach jeszcze z 15 lat temu chyba były. Tam było gospodarstwo po lewej stronie, gdzie jakiś pan trzymał krowy. Tych krów było około 400. Pamiętam, bo i u dziadka te krowy były. Wiadomo, że te krowy nam jako chłopakom przeszkadzały troszeczkę, bo trzeba było wybrać takie miejsce, gdzie nie było tych, prawda, tortów albo placków, jak my to mówili po krowach, a było ich dość dużo do pewnego momentu. Bo jak zrobiono w małym,
To było na małych błoniach, ogródki działkowe, miejskie oraz robotnicze. Wodociągi tam partycypowały w kosztach zrobienia tych ogródków. To chodzili wieczorami albo wczesną ranką i zbierali to do uprawiania tych swoich działek. W pewnym momencie błonia, tak? Definiowały Kraków w systemie porządku feudalnego jako wielki ośrodek gospodarczy. Pokazujące się za tą łąką wzgórza Wawelskie definiowały miasto jako bardzo silny ośrodek polityczny w Europie. W XIX wieku Kraków stał się narodową pamiątką, a kiedy w dwudziestoleciu międzywojennym zaczął stawać się atrakcją turystyczną jako ten podstawowy element definiujący to, czy miasto jest, to wojna to dramatycznie przerwała. Byłem jeszcze świadkiem. Tutaj wzdłuż tych błoń mogło mieć, prawda, jakieś 5-6 metrów szerokości taka ława wysapana piaskiem i Niemcy tutaj harcowali swoimi końmi. Były rozmieszczone tory przeszkód na błoniach w postaci mostów, czyli faszyna taka pleciona, wbijane koły, przeplatane i wypełniane ziemią. I te konie przebiegały przez te, w punkcie maksymalnym mogły mieć jakieś 4-4,5 metra wysokie, bo to były dość duże. Były takie jeszcze przeszkody niższe, 60 do metra, gdzie konie przeskakiwały. I tutaj właśnie jeździli na tych wierzchowcach, prawda, i tymi pejczami niejednokrotnie pobijali, bo myśmy tutaj w piłkę grali. Ba, na boisku Wisły była przepiękna murawa, boisko. I tam Niemcy kopali sobie w piłeczkę, ścieżona. I pewnego razu i płotek był taki wysoki, może 30 centymetrów. Nie było trudno go przekroczyć. I myśmy tam poszli kopać piłkę, taką szmaciankę, można powiedzieć. I Niemcy nas przegonili, wyskoczył na koniu tym pejczem, zaczął strzelać. Nie widziałem, żeby ktoś dostał, ale potem takie były, jak to się nazywa, żeby nie chodzić, bo Niemcy biją tymi pejczami. Prawda, żeby tam im ty trawy nie wygniatać. Chciał tu Hans Frank postawić jakiś partaj tak i wzorcową dzielnicę III Rzeszy. Komuniści chcieli tutaj postawić jakieś osiedla, pewnie tak samo ohydne jak wszystkie inne, które udało im się postawić, albo prawie wszystkie. Kapitaliści również pewnie tutaj chcieli swoje 3 grosze wrzucić, żeby coś na tym zarobić, no ale się ostało, szczęśliwie się ostało. Było, do Krakowa przyszedł jako generał milicji obywatelskiej Grubba z Katowic. I on właśnie tu na terenie Błoń chciał wybudować osiedle dla milicji, szczególnie oficerów milicji. Nasza cywilizacja niszczy wolną przestrzeń. Właściwie każdą przestrzeń trzeba czymś zabudować. W dzisiejszych czasach to jest bardzo, bardzo takie popularne i nie tylko popularne, ale oczywiście można na tym zarobić, bo tu Wawel, a tutaj, ale ja bym błagała, żeby tego nie robić, żeby zostawić piękną łąkę. Błonia to jest no wprost nieprawdopodobny potencjał tego dziedzictwa niematerialnego. To przypominanie sobie tych wszystkich, przypominanie słuchaczom tych wszystkich wydarzeń, które na Błoniach się wydarzały. Polowy szpital po kampanii napoleońskiej, parady z czasów dwudziestolecia międzywojennego z tą najsłynniejszą paradą w 1933 roku w rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Obecność marszałka Piłsudskiego,
msze papieskie. Tuż po tym właśnie wylądowaniu Karola Wojtyły, dla nas to bardziej był Karol Wojtyła i bardzo nam, bardzo byliśmy tym przejęci, co to będzie, bo czuło się w powietrzu, że to jest jakieś historyczne wydarzenie. To było coś niepowtarzalnego. Biegaliśmy jak autobus z papieżem, ten Papa Mobile jeździł, tośmy biegali tam i z powrotem. Zatrzymywali, bo ludzie dosłownie wylatywali na ten, żeby go zatrzymać, żeby zrobić zdjęcie, żeby go jeszcze zobaczyć. To były strasznie miłe chwile, że Polak został papieżem. Czym powinno być to miasto? Komu ono powinno służyć? Przyjeżdża tutaj przeszło 8 milionów turystów co roku. To jest wynik zupełnie spektakularny. I teraz jest pytanie, czy powinniśmy mieć jeszcze więcej turystów z Wysp Brytyjskich, którzy przyjeżdżają się tu napić. W związku z tym w obrębie 300 metrów jest 5 sklepów sprzedających wódkę zza krat w nocy przez takie okienko, jak nie obrażając nikogo w Kosowie. No trzeba to jakoś wszystko godzić, ale żeby to mądrze zrobić, to chyba widać tego nie jest łatwo. No ale najważniejsze, chrońmy naszą zieleń, chrońmy naszą roślinność, bo jak tutaj sobie można usiąść i można sobie właśnie popatrzeć na przyrodę, tak przyjrzeć jej się bliżej, właśnie tak można poobserwować, nie wychodząc, nie trzeba jechać daleko w świat, ani daleko poza miasto, żeby sobie poobserwować, jak rośliny sobie, jak rosną, co się dzieje, co w trawie piszczy. Można posłuchać w centrum miasta i bardzo mi się to podoba. Kościół Mariacki jest przecudny, ale jest mnóstwo równie wspaniałych, a nawet ośmielę się to powiedzieć, piękniejszych gotyckich kościołów na świecie. Zamek Królewski na Wawelu jest jedyny w swoim rodzaju, ale wiele jest zamków królewskich, równie dostojnych, no ale nie ma czegoś takiego jak łąka w środku miasta. To jest rzecz jedyna w swoim rodzaju. Nie wiem, 16-17 lat miałem taki projekt racjonalizatorski, z którym się dzieliłem wieloma osobami, żeby w miejscu błoni wykopać wielką dziurę, zalać to wodą i zrobić z tego potężne jezioro, na którym można byłoby trenować żeglarstwo. Zrewidowałem te poglądy w międzyczasie i na dzisiaj dla Błoń no raczej widzę taką karierę, która by się zamykała w słowach never ending story. Znaczy byłoby dobrze, ażeby Błonia się, mówiąc na wprost, nie zmieniały, ponieważ jak się okazuje, zarówno w tym porządku feudalnym, jak i potem w tym porządku kapitalistycznym, kiedy były miejscem elitarnych przechadzek, a teraz w tym porządku, którym dominuje kultura wolnego czasu, okazuje się, że Błonia są uniwersalne. Niech takie dalej będą.